Witam Państwa z Wrocławia. Jest 17 maja 2015 roku. Trwa farsa urnowa. Teraz kampania w połowie między pierwszą i drugą turą, czyli między 10 maja i 24 maja 2015 roku. Trwa wojna na szyldy. W tym filmie zwracaliśmy Królewska TV, zwracaliśmy Państwa uwagę na kolor. Mimo że obok jest szkoła podstawowa, ale być może jest lepiej przystosowana. Czy pani czy głosuje pani? Nie, nie głosuję, ale boję. Przypominam, że wzywamy do bojkotu wyborów urnowych 10 maja 2015 roku, także z tego powodu, że w Państwowej Komisji Wyborczej zasiada 9 zbrodniarzy sądowych, którzy co najmniej 3 z nich ze składu Trybunału Konstytucyjnego zmianowania przez Bronisława Komorowskiego po wymienionym składzie całkowitym PKW nie widzi nic antykonstytucyjnego w ratyfikacji konwencji przemocowej gender, a więc warto zadać pytanie do Episkopatu Polski. Jak można nawoływać do wyborów, które urnowych 10 maja 2015 roku, na których czele stoi Państwowa Komisja Wyborcza w takim składzie, jaki jest? Również nazwanie. Widzimy, że Wojsko Polskie czuwa. Wyprostowano jest moim zdaniem nadużycie ambasadora, który w tej chwili jest ambasadorem w Tel Awiwie, a przedtem w Damaszku. I zarabia tych 9 sędziów z tytułu zasiadania w Państwowej Komisji Wyborczej ponad 200 tysięcy miesięcznie. I cieszymy się, że Wojsko Polskie jest w pogotowiu, bo sytuacja jest bardzo groźna. Jest się o co martwić, proszę Państwa. Tu przedstawimy krótki film, jak George Clooney martwi się o swoją żonę. Trwa mianowicie jakaś dziwaczna wojna polsko-libańska. Przy okazji powiem Państwu, że film Syriana z George'em Clooneyem w roli głównej i Matt Damon musiałam sprowadzać z Niemiec, bo nie było go nawet w Empiku, w polskiej wersji. To ciekawe dlaczego. Nie chcemy, proszę Państwa, żeby Żydzi zrobili z Polski drugą Palestynę. Pod okupacją żydowską. I właśnie w 2012, proszę Państwa, wymieniono ambasadora Izraela. Został nim Jacek Chodorowicz. Kto to jest? Magister historii. Trwa wojna na szyldy. Obwodowa Komisja Wyborcza
numer 159 w Damaszku. Misiewicz, który zarządzał do niedawna resortem siłowym w MSWiA, został zdymisjonowany, ale dalej jest szarą eminencją Platformy Obywatelskiej. Wieczorem czeka nas debata między dżumą i cholerą lub, jak mówi marszałek Leszczyński, Sejmu Walnego, między Alzheimerem i Parkinsonem. A więc tak samo jak ja i tak samo jak jego eminencja, prymas Polski, Polak. Także rocznik 1964. Kim są ci ludzie, którzy, tu polecamy tą stronę Wojska Polskiego, minister ówczesny obrony narodowej Polski przebywał z wizytą w Libanie i tu się dowiadujemy, że PKW to tutaj coś innego znaczy, nie znaczy to Państwowa Komisja Wyborcza. I co robił 9 kwietnia 2009 roku, rok przed zbrodnią smoleńską, minister Bogdan Klich, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, Franciszek Gongor i najwyżsi rangą oficerowie sztabu oraz parlamentarzyści Sejmu oraz Parlamentu Europejskiego. Rok przed zbrodnią smoleńską, przed zamachem stanu. A więc ci ludzie uważają, że my możemy polskich żołnierzy wysyłać do Libanu, nie wiadomo w jakim celu, bo tego się w polskojęzycznych mediach Polakom w ogóle nie tłumaczy, w jakim celu są tam żołnierze polscy. Natomiast Wojsko Polskie nie jest w stanie jednego samolotu z delegacją rządową upilnować. Także za nie wiadomo co. I Państwowa Komisja Wyborcza, która podała się po wyborach 16 listopada 2014 roku całkowicie do dymisji, czyli ci sędziowie zawiesili się w to sukienka. Obowiązkach. Właśnie 10 maja 2015 roku ze znakiem X. 10 maja 2015 roku tak naprawdę w ogóle nie powinny się odbyć. Nie tylko słowa zdrowia jest w zapaści, co słyszeliśmy z ust. Był ambasadorem Polski w Syrii w latach 2002-2008. Jacek Chodorowicz. Naliczył 292 obywateli z polskim paszportem w Izraelu 10 maja 1993, czyli mając krótko po studiach, natychmiast dostał fuchę i został szefem działu Afryki Subsaharyjskiej w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Pacyfiku, a więc resortowe dziecko. Resortowe dziecko, tak samo jak resortowy Żyd Braun, który dzisiaj puści nam debatę między dżumą i cholerą, jak drugi resortowy Żyd Solosz, podobno z Wrocławia, który nam też tą debatę między dżumą i cholerą puści. Biskupa Michalika, przede wszystkim system sądowniczy jest w całkowitej zapaści. I wygląda na to, że Sejm III RP uchwalił 2000... Już więcej, bo widzieliśmy, jak głosowania się odbywały w piątek. Dokładnie 567 ustaw, w tym właśnie konwencję przemocową gender. A Bronisław Komorowski, który jest tu głównym dzisiaj faworytem, i on podpisał. Nie padło ze słów
naszych duchownych, najwyższych. Dzień dobry, będę w telewizji. Dzień dobry, będzie pan. Coś przeciwko? Widzimy, że osoby wchodzące do lokalu nie mają nic przeciwko. Czego nie wolno nagrywać? Ale jakim celu pani nagrywa? Dlaczego nie wolno nagrywać? Ale w publiczne miejsce. Ale w jakim celu pani nagrywa? A może pan, my sobie może być nie zgadzamy? My się nie zgadzamy. Ma pani co żartuje? My się nie zgadzamy. To będzie policja. Uczestniczący. Nie ma, musi pani mieć zezwolenie od komisji obwodowej na fotografowanie. Oczywiście, bo ja nie wiem, a pani może to na YouTube'a wrzucić, a to są nasze wizerunki. To jest karalne. I karalne, ja sobie nie to życzę. To jest karalne? Ja jest karalne. Ja sobie nie to jest karalne. To jest tak, karalne. Jest karalne. Ja sobie nie życzę, żeby ja gdziekolwiek w internecie była, bo jest ochrona danych osobowych. I wygląda na to, że Sejm III RP nie myślcie państwo, że dla Żydów międzynarodowych, globalnych, wybory w Polsce nie są ważne. Z tych kompleksów należy jak najszybciej się otrząsnąć. Są bardzo ważne. Przeczytajmy skład tejże komisji obwodowej wyborczej. Która boi się nawet podać swojego imienia i nazwiska. Więc kim są ci ludzie? Dziękuję państwu za uwagę. Do następnego odcinka. Mówiła Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże.